13 kolejkach sezonu 2023-2024 siatkarze Enei Czarnych Radom są na ostatnim miejscu w tabeli Plus Ligi. Mają tylko jedno zwycięstwo i 3 oczka na koncie. Radomianie nie zanotowali ani jednej wygranej u siebie, ani w 2023 roku, ani w 2022. Tę wstydliwą serię będą chcieli przerwać tuż po rozpoczęciu 2024 roku, kiedy to podejmą u siebie Barkom Karzan Lwów. Zespół ten dotychczas spisuje się zdecydowanie lepiej niż Czarni. Zgromadził 12 oczek w 12 spotkaniach i w sobotę 30 grudnia zagra jeszcze z GKS-em Katowice. W ostatnim czasie radomski klub zmienił trenera. Pawła Wojickiego zastąpił Waldo Kantor i stoi przed nim niezwykle trudne zadanie utrzymania radomskiej ekipy w Plus Lidze. Tak, widziałem gdzie są, widziałem w jakim są miejscu. Plus Liga to jest jedna z silniejszych lig obok włoskiej w Europie. Wiem na co się pisałem i wiem, że to jest sytuacja trudna, ale będę starał się robić wszystko, żeby temu zadaniu sprostać. Początek meczu Enea Czarni Radom Barkom Karzan Lwów we wtorek 2 stycznia o godzinie 18:20 w hali Radomskiego Centrum Sportu.